Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Chciałem jak zwykle zacząć od tego, że ja bardzo lubię zapraszać do siebie deweloperów, ale to już doskonale wiecie, więc zamiast tego powiem, że dzisiaj nabijamy achievement pod tytułem 20 odcinek Dibbler Pyta, a pomaga nam w tym Kamil Mówiński z Wulpesoft. Kamilu, witam cię bardzo serdecznie. Hej wszystkim, hej. Kamilu, powiedz mi, kiedy studiowałeś na Politechnice ze Wrocławia? Politechnice! Ale mam dykcję dzisiaj. Kiedy studiowałeś na Politechnice Wrocławskiej, to już wiedziałeś, że chcesz robić gry, czy to tak, czy game dev pojawił się trochę później? Wiesz co, ten game dev to pojawił się o wiele wcześniej jeszcze przed Politechniką. Na Politechnice to już po prostu dążyłem do tego kierunku, a moje pierwsze kroki były takie, że chciałem stworzyć grę. Chciałem stworzyć grę, nie miałem żadnej wiedzy, żadnych umiejętności, niczego. To jeszcze były czasy, kiedy u mnie w domu miałem modemowy internet, więc no, internet 15 godzin w miesiącu tylko, więc to też nie ma jak się uczyć. No i była taka gazetka Warp, nie wiem czy kojarzysz, 10 chyba tylko numerów zostało wydanych, no, na nieszczęście tej gazety, ale to była gazetka, z której ja zacząłem się uczyć programowania, no i tak rozpocząłem swoją przygodę. No i po czym stwierdziłem, jak już mieliśmy taki internet już stały w domu, no że czas najwyższy, że tak powiem, zrobić własną grę. No i co tu wybrać najlepiej? No najlepiej wybrać PHP do tworzenia własnej gry. No i właśnie wykorzystałem, zacząłem się uczyć od podstaw PHP, bo miałem ambicje stworzenia gry. No i oczywiście przekułem moje plany w realizację. Kupiłem tą wielką księgę PHP 5, Biblia, tam całe 700 czy tam 800 stron. No i zacząłem studiować to i zacząłem się uczyć. I stworzyłem tą grę, stworzyłem ten silnik. Sprzedałem go na pierwszym roku studiów, teraz już nawet nie pamiętam komu. Ale to, co mogę powiedzieć, to jak po 5 latach, już jak już jestem programistą, spojrzałem na ten kod, mówię, Boże, miałem taką funkcjonalność, że 15 graczy z jednego klanu, 15 graczy z drugiego klanu, oblężenie pomiędzy nimi. No i trzeba było wymyśleć jakiś sposób, kto kiedy atakuje w tym klanie, w jakiej kolejności. No i jeszcze, no to też tak jakoś nie miałem doświadczenia, nie znałem Stack Overflow, no trzeba było wymyślić jakiś algorytm losujący. No i wymyśliłem, nie mam pojęcia jak on działa, ale on działa. Po prostu miałem alfabet, każda postać miała swoją literkę i jakieś tam operacje matematyczne, przeniesienia, cięcia tych stringów robiłem tak, że to wychodziło losowo, no i gracze odpowiednio atakowali. Po prostu jak to zobaczyłem ten kod, to mówię, nie wiem jak ja to wymyśliłem, ale to zrobiłem. No i dopiero już gdzieś tak na studiach zacząłem realizować się coraz bardziej. Gdzieś tam pracowałem w Techlandzie, no a potem w Wulpesoft i tworzenie własnej gry. Czyli jak to w prawdziwych programistów, jak działało, to działało, nieważne jak. Chociaż domyślam się, że z tym doświadczeniem, jaki masz, tak patrzyłeś na pierwsze kody, to było właśnie to, co mówiłeś, no. A właśnie, no dokładnie. Właśnie, Wulpesoft, bo to jest studio, które ty założyłeś, jeśli dobrze sprawdziłem. I tak. Dlatego ja bardzo lubię założycieli studiów pytać, skąd właściwie wzięła się nazwa Wulpesoft? Znaczy ja jestem współzałożycielem studia Wulpesoft wraz z Agatą Leś. Właśnie no, jesteśmy założycielami i staramy się to ogarnąć wszystko. Nazwa Wulpesoft to się wzięła jeszcze z czasów trochę moich studenckich. Bardzo lubiłem łacinę, bardzo mi się podobał łaciński język. Oczywiście nie znam go. Jedynie co potrafię z słowników pisać jakieś konkretne wyrażenia i odnaleźć to, co mi się podoba. No i tak właśnie pierwsza taka łacińska nazwa, którą dziś wykorzystałem, to podczas studiów robiliśmy robota na Robotic Arena i nazwaliśmy go Lucror od Drogi Mlecznej. No i tak już te nazwy łacińskie gdzieś tam ze mną zostały. No i właśnie Vulpes, czyli po łacinie lis, lisi soft, mam bardzo przypad do gustu, no i tak zostało z nami. O, spoko, to podoba mi się ta historia, ponieważ ostatnim robiłem wywiad z CEO Woodland Games i on też ma taką nazwę z natury troszeczkę wziętą, więc mi się tak podoba po prostu, że nie mamy pewnego Michael Prose, tylko mamy właśnie Vulpes soft. Dokładnie tak. Mamy jeszcze oczywiście w naszym headquarters, pracujemy wszyscy zdalnie, maskotkę, która gdzieś tam z nami, taki lisek jest zawsze, no ale no niestety teraz jestem na łonie natury, więc... Ale fajnie. A właśnie, ponieważ ostatnio wydaliście grę pod tytułem Dr. Livingstone, I Presume, jeśli ja odpowiednio dobrze to wymawiam. I chciałem cię spytać, jak w ogóle narodził się pomysł na tę grę i czy mógłbyś w ogóle powiedzieć, na czym polega ta gra osobom, które nie spotkały się z nią jeszcze? Ja. To może zacznę od drugiej części pytania. Dr. Livingstone, I presume, jesteś podróżnikiem, który płynie do Afryki w celu odnalezienia właśnie tytułowego Livingstona. Dociera do Ujiji, do miejsca, gdzie prawdopodobnie znajduje się ten jedyny biały człowiek w Afryce na tamtych czasach.
Wchodzi do domu, przywita się, padają oczywiście te legendarne słowa dr Livingston, I presume. No i cholera jasna, zaprzyjaźnił się z tym Livingstonem, nasz główny bohater. Parę miesięcy spędzają razem w Afryce, podziwiają, odkrywają początki Nilu, bo to jest właśnie historia Livingstona. Po czym no Livingston, zakochany w Afryce, no nie chciał opuszczać tego kraju, chciał zostać. No to Henry Stanley jako dziennikarz wysłany z misją właśnie ratunkową wraca do swojego kraju, aby powiedzieć, że z nim wszystko, że z Davidem Livingstonem wszystko jest w porządku. No ale niestety w drodze powrotnej otrzymuje taki enigmatyczny list od doktora z prośbą o pomoc, o powrót w miarę szybko. No i Henry od razu bez zastanowienia wraca do Ujiji, wraca do domu Livingstona. No i tutaj rozpoczynamy grę jako Henry w domu, gdzie tak naprawdę jest to odwrotny escape room, czyli naszą motywacją jest odnalezienie tego przyjaciela, który gdzieś jest zamknięty, gdzieś jest zagubiony w tym domu, odkrycie historii, która się wydarzyła, dlaczego nas tak wezwał w pośpiechu. No a naszym przeciwnikiem, naszym antagonistą jest tak naprawdę dom, który ma przyszykowane masę zagadek, masę łamigłówek, no, które przeszkadzają mu w tym wszystkim. No i gracz musi je rozwiązać, aby odkryć historię i odnaleźć swojego przyjaciela. Ale to właśnie podoba mi się taki odwrócony escape room, bo jak najbardziej grałem w tę grę i właśnie nie chcę się wydostać z tego domu, tylko chcę wejść jeszcze głębiej do tych kolejnych pomieszczeń i odnajdywać kolejne zagadki. Tak, właśnie jest to taki powiedzmy unique selling point, którym się reklamujemy, że to jest odwrotny reverse escape room. Bardzo nam się to też spodobało, bardzo nam to siadło i po prostu pod tym względem to budujemy. A skąd się wzięła tematyka? A to jest śmieszna historia, to jest tak naprawdę szczęśliwy traf. Włączyliśmy Wikipedię, widzieliśmy, że chcemy zrobić grę logiczną, widzieliśmy, że chcemy zrobić grę. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że to będzie escape room. Włączyliśmy Wikipedię, kliknęliśmy Lucky Shot, pokaż nam Wikipedię coś. No i Wikipedia pokazała nam Davida Livingstona. No i zaczęliśmy Naprawdę? właśnie, tak, dokładnie tak, nie kłamie, to jest prawdziwa historia. Zaczęliśmy właśnie to czytać coraz więcej, coraz bardziej się zagłębiać tą historię. No wtedy to jeszcze był projekt po godzinach, więc ja tylko z Agatą wtedy pracowaliśmy przy nim. No ale potem dołączyli do nas game designerzy, koncept artyści, nasz właśnie game designer Kamil właśnie mówi, że na początku jak usłyszał już tą historię o Livingstonie, to on myślał, że to no fajnie sobie to wymyśli, no dobra historia. Po czym on dowiedział się, że to jest na faktach, no postacie są historyczne, więc tak mówił, wow, dobra, to robimy to. Tak więc, no Victor Livingston jest to szczęśliwy shot. Czyli słyszeliście, deweloperzy, jeśli nas oglądacie, jak nie macie pomysłu na setting do swojej gry, to po prostu kliknijcie Lucky Shot na Wikipedii i coś wam wyskoczy. Dokładnie tak, dokładnie. Tutaj, tak przewrotnie, nie będę cię pytał o to, jak powstawała ta gra, tylko chciałem zapytać o coś innego, ponieważ wy niezależnie stworzyliście tę grę, niezależnie ją wydaliście. I to mnie jakby bardzo ciekawi, tak z punktu widzenia 100% niezależnego studia, jakie są największe problemy, największe trudności przy wydawaniu samotnie gry? Znaczy tutaj, jeśli chodzi o nas, to największym chyba problemem było, bo na początku byliśmy projektem non-profit po godzinach, hobbystycznie zebraliśmy drużynę i pracowaliśmy nad tym projektem. Dużym problemem było tak naprawdę skomercjalizowanie go, przejście na tą pracę taką etatową, gdzie mogliśmy nad tym coraz więcej się poświęcić, coraz mocniej skupić, czyli ta taka komercjalizacja trochę tego projektu, gdzie, no nie ukrywajmy, nie mieliśmy doświadczenia na początku, jak pracować z takim komercyjnym projektem, była dla nas dość mocno problematyczna. To taki ogólny, że tak powiem, problem, ale jeśli chodzi o takie niezależne studio, jak miał powiedzieć, co było najtrudniejsze, tak bym się spytał każdego członka z naszego zespołu, to pewnie by powiedział coś innego ze swojej dziedziny, bo całe tworzenie gier jest bardzo skomplikowane, ale tak z mojego punktu widzenia to najtrudniejsze było utrzymanie wizji projektu. Bo tak naprawdę w pewnym momencie zespół był nawet 10-osobowy, jakby tak 10 osób każdy zaczęło robić tego Livingstona. Każdy by robił oczywiście puzzlera, grę logiczną w Afryce, ale to byłyby 10 różnych gier. I utrzymanie tej wizji no jest nie lada wyczynem w moich oczach. No i pod tym względem tutaj trzeba naprawdę mocno i dużo się skoncentrować. No oczywiście też marketing gry, to też jest kolejna rzecz na twojej głowie, którą musisz ogarnąć. To jest wszystko, że tak powiem, się zbiera powoli i
Może niektóre tematy są małe, ale to się tak zaczyna warstwić. Do tego jeszcze dochodzi marketing, bo bez tego to gra też nie jest widoczna. Też oczywiście są tego problemy, więc tak, to też jest coś, co taki niezależny twórca nie może odstawić na drugi bok. To są ważne tematy, które są konieczne do ogarnięcia. Czyli właśnie jakby, to jest fajne, bo tego jakby nikt nie poruszył, że z jednej strony utrzymanie tej wizji, bo jak, nie wiem, jak jesteś solo deweloperem, to wiadomo, że możesz zrobić co chcesz i tylko z sobą możesz walczyć, ale jak masz team 10-osobowy, no to musisz gdzieś tę wizję trzymać oraz właśnie to, co powiedziałeś o marketingu, bo o tym bardzo dużo indie deweloperów zapomina po prostu. Uważają, że wrzucą grę na Steama i to się sprzeda. A jak organizowaliście pracę, żeby to właśnie tę wizję tak utrzymać? Po prostu było tak, że byłeś ty na przykład, który trzymałeś tę wizję i powiedziałeś, nie, tego nie można tak zrobić, bo coś tam, czy mieliście jakiś inny system. Wiesz co, nie, pod żadnym, nie chciałem być takim dyktatorem, który by tak stoi takimi mieczem i nie, czy tam toporem. To by nie, w mojej opinii by to nie zagrało. To, co tutaj naprawdę dużo nam dało, to wszelkie jakieś wykłady, wszelkie jakieś kursy, gdzieś, które uczestniczyliśmy na temat właśnie wizji, utrzymywania wizji gry i z czymś, co dla nas bardzo mocno zadziałało, to są filary gry. Postawiliśmy sobie trzy takie filary główne gry, że mamy grę Logic, czyli puzzle, przepraszam, zagadki są bardzo ważne. Mamy grę narracyjną, czyli gdzieś tam ta narracja, historia też jest bardzo ważna. Mamy właśnie nasz setting low poly, który też jest dla nas ważny. No i te postacie. No i te filary, następnie wspólnie z zespołem, też sobie tak podzieliliśmy na takie pomniejsze, jakby takie filariki, takie keywordy, które przestrzegały nas. No i na przykład tak jak mieliśmy zagadki, no to zagadki musiały być imersyjne, czyli musiały być wtopione w otoczenie. No i tutaj u nas powstał taki slogan, że zagadki muszą być niczym pieprzyk na skórze, czyli muszą wyrastać, no bo pieprzyk wyrasta ze skóry, jest widoczny, ale nie dziwi ciebie. Jak widzisz pieprzyk na skórze, no to nie jest coś, mówię, co to jest, tylko no to jest naturalna rzecz. No i tak samo właśnie nasze zagadki miały być. I właśnie takimi filarami, mając takie filary, mając te keywordy, po prostu każdy pomysł filtrowaliśmy przez to. Czyli ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, no to dobra, czy spełnia te filary? Nie, no to niestety dziękujemy. Spełnia, no to zastanawiamy się, jak to zaimplementować, jak to ograć. I to chyba był taki nasz, taka najlepsze narzędzie, które najlepiej zadziałało. Oczywiście to też nie wyglądało tak, że te filary od razu wszyscy przestrzegali. Tutaj też staraliśmy się wręcz do tego stopnia zrobić, że jak obudzę kogoś z zespołu o drugiej w nocy, żeby wstał, tak, recytuje, tak, mamy zagadki imersyjne, mamy zagadki takie i takie i takie. No ale to się udało w końcu i mamy właśnie tę spójną wizję, jeden projekt. Ale fajny system. No i właśnie, jednym z tych waszych filarów, tym podejrzewam, tym mi się wydaje najważniejszym, były właśnie te zagadki. I to mnie zawsze fascynowało, ponieważ ja uwielbiam osobiście przygodówki, ale nienawidzę często zagadek, bo się zacinam i muszę zaglądać do poradnika. Jakie mi rady miałbyś dla początkującego dewelopera, który chce zrobić grę logiczną, jak znaleźć ten balans, żeby jednak te zagadki zajmowały nam trochę czasu, ale żeby nie były zbyt trudne, żeby nas nie zacinały po prostu? Takie słowo klucz, testowanie, testowanie, testowanie. Znaczy, to jest może śmieszne, ale nasi game designerzy często jak coś sobie wycinali, coś sobie robili po prostu na żywo gdzieś u siebie i sprawdzali to na swoich znajomych. Właśnie nasz główny game designer Damian mówi, że już od niego znajomi uciekają, że jak go widzą, no to już nie mamy czasu, musimy uciekać. Ale tak, po prostu testowaliśmy na każdym, kto nie zdążył przed nami uciec. Co więcej, też prototypowaliśmy te zagadki i do tego używaliśmy wszystkiego, co jest możliwe. Zanim przeszliśmy do takiej prawdziwej implementacji zagadki w silniku, co no jest czasochłonne, nawet greyboxowa taka zagadka była dla nas czasochłonna, no to mieliśmy nawet prototypy zagadki w PowerPoincie. O, Tak, proszę. da się takie prototypy zrobić. Oczywiście tylko nas wyobraźnia tutaj ograniczała. To game designer musiał odpowiednio tam przeskakiwać przez slajdy, ale jak najbardziej testowaliśmy w ten sposób taką zagadkę. Więc jeśli chodzi o testowanie, to masakrycznie dużo testować. Nawet najlepiej jeszcze na nieznajomych osobach, które są w stanie ci powiedzieć, że nie, to jest głupie. To jest przesadnie głupie. No i na przykład nasze pierwsze demo. Może nie okazało się jakąś porażką czy cokolwiek, bo to dla nas była masakryczna ilość wiedzy, którą dostaliśmy, ale dodaliśmy tam dwie zagadki, które gracze po prostu nie byli w stanie
może nie byli, bardzo, bardzo ich to denerwowało. Jedną z takich zagadek było to, że musieli wykonać wiele powtarzalnych takich samych ruchów. Znali mechanikę zagadki, znali sposób rozwiązania zagadki, ale mozolnie musieli tam przejechać ileś tam naście kroków, żeby to zrobić. No to już nam dało wiedzę, że no, takich zagadek raczej nie lubią. Inną taką poradą, którą mogę właśnie powiedzieć z tego naszego pierwszego dema, które wyciągnęliśmy, to mieliśmy taką zagadkę z kwadratami. I tutaj wniosek z tej zagadki był taki, że gracz musi być w stanie zrozumieć mechanikę działania zagadki. To nie może być tak, że gracz rozwiązał zagadkę i takie jest, ale co się tu wydarzyło? Jak to w ogóle było? Albo w drugą stronę, gracz rozwiązywał tak długo tą zagadkę, doszedł już do takiego poziomu abstrakcji gdzieś w swojej głowie, że po rozwiązaniu, jak już wpisał ten kod czy cokolwiek indziej, rozwiązanie gdzieś dalej, to było, nie, Jezu, co oni wymyślili? No i właśnie ta zagadka z kwadratami, dla nas to była banalna zagadka. To wystarczyło po prostu policzyć kwadraty. Wszystkie kwadraty, które są narysowane na rysunku. Gracze robili to przeróżnie. Mnożyli tam, dzielili, szukali symbolu gdzieś tam w grze. Co więcej, jeden gracz, akurat całe szczęście, że to mój znajomy, i mogłem, że tak powiem, z nim bezpośrednio porozmawiać, jaki był tok jego rozumowania. On doszedł do rozwiązania tej zagadki właśnie takim abstrakcyjnym sposobem, którym mój mózg nie był w stanie pojąć. Ale No i to rozwiązał? rozwiązał, tak, Patrz, rozwiązał. rozwiązał. Rozwiązał, tak. Ale powiem ci, że jak my to usłyszeliśmy, to mówimy, nie, już wiemy, że takich zagadek to nie może być w grze. No i to są takie wnioski z tego. Więc testowanie na prawdziwych graczach to nie jest spalenie produktu według mnie, to jest to po prostu testowanie no, pomysłu, który i tak gracze będą testować w docelowej wersji gry. No, lepiej, żeby testowali na demo, aniżeli dostać masę negatywów z powodu właśnie źle zaprojektowanych zagadek. Inną taką radą, którą mi się teraz nasuwa do głowy, jest to, żeby zagadki nie były cały czas na takim jednym poziomie trudności, takim pacingu. Że jak mamy trudniejszą jakąś zagadkę, taką obiektywnie trudniejszą, że wiesz, że tutaj gracz musi na pewno się nagłowić, to żeby potem miał taki szereg jakby zwycięstw, takich sukcesów po kolei, takich łatwych sukcesów, po to, żeby miał tą informację, że super, udało mi się zrobić coś ciężkiego i pchnąłem tą fabułę do przodu, pchnąłem tą grę do przodu, tak żeby, no, żeby po prostu było to taka radość. Więc nie, taka ogólna rada to nie jeden poziom zagadek, bo to też nie gra, to też nie zadziała. No, ale stopniowanie ich. No i oczywiście też na samym początku nie zasypujmy graczami naprawdę, na których będzie siedział pół godziny, czy nawet godzinę czasu, no bo to, no to po prostu się zdenerwuje i wyłączy grę. No to nie jest cel tego. Trzeba kogoś prowadzić po prostu do tego, tak? Dokładnie tak. Trzeba jakoś pomału prowadzać, jakie są mechaniki. Najlepiej też powoli łączyć trochę tych mechanik. Nawet jak gracz teoretycznie nie widzi, że to są te same mechaniki w zagadkach, to gdzieś tam my wykorzystujemy te same systemy, te same gdzieś tam zasady takie podstawowe do tej zagadki, że w podświadomości już gracz tak wie, że może nie tyle, że wie, ale już tam gdzieś mu tam coś łączy się w odpowiednich komórkach mózgowych, że to jest ten sam motyw, ten sam działanie. Jasne. To słuchajcie, deweloperzy, posłuchajcie teraz wujka Kamila i myślę, że spokojnie możecie usiąść i spróbować zrobić własną grę logiczną. Dokładnie. Nie, bardzo, bardzo fajne porady właśnie. Ale powiedz mi teraz, to był Dr. Livingstone i Prysium, wasza pierwsza gra, którą wydaliście. Jakie są dalsze plany? Na czym teraz pracujecie? Tak, plany są dalsze. W tym momencie nie mogę powiedzieć, nad czym dokładnie pracujemy, bo pracujemy dość intensywnie. No niestety, jeszcze nie. Ale pracujemy nad grą, którą no, ja już się nie mogę doczekać, kiedy będę grał, bo łączy, no, łączy to, co to na pewno zrobiliśmy teraz i parę innych pomysłów, ale już niedługo zdradzimy się światu, pokażemy coś więcej. Więc pod tym względem, no tutaj nie mogę więcej powiedzieć. Tak, ale pracujemy. Ale ogólnie chcielibyście właśnie iść w tym kierunku, żeby robić takie gry logiczne z jakimś ciekawym settingiem? Po części też. Na pewno nie zrezygnujemy z tego dziedzictwa właśnie Livingstona, które mamy, z tego doświadczenia, z którego zdobyliśmy. Znaczy ogólnie, wiesz, nasz plan jest taki, żeby podbić świat, jak to mówił mózg do Pinkiego, więc na pewno jeszcze będziemy o nas słyszeć. Ale rozumiem, nie zrobicie nagle gry strategiczne albo FPS-a, czyli jednak chcecie mieć jakiś ten swój kierunek, przynajmniej na początku, nie?
Tak, gdzieś będziemy z tego doświadczenia cały czas korzystać, gdzieś się w tych rejonach obracać, no ale to nie będzie Livingstone 2. Jasne. A ty prywatnie masz w ogóle czas, żeby grać w gry dla przyjemności? Teraz już tak, po wydaniu gry już trochę zaczynam mieć czas, trochę zaczynam nadrabiać zaległości, więc jestem bardziej szczęśliwym człowiekiem pod tym względem. Kiedyś miałem o wiele więcej czasu i o wiele więcej grywałem, no teraz niestety prowadząc firmę, no, nie ma tego czasu, ale to, co odkryłem i co jest genialnym rozwiązaniem dla mnie, to jest Switch. To jest tak boska platforma. 5 minut, 10 minut przed snem, zagram sobie jakiś tytuł, mogę i spać. To jest super. A właśnie, a jakbyś na przykład miał tego czasu mnóstwo, bo zamknęliby cię w izolację na pełen rok, to jakie trzy gry byś wziął ze sobą? No, pierwsza, Dr. Livingstone, I Presume, 37 godzin gry na Steamie już mam wbitych, więc jeszcze kolejne 100 mogę spokojnie wbić. Z takich gier, które jakby mnie zamknęli w izolatce, to na pewno byłoby to takie mocno powtarzalne, roguelike'owe gry. Hades. W tym momencie Super jestem gra. ogromnym fanem. Tak. Jestem teraz na etapie, że jeszcze nie skończyłem tego pierwszego rana całego, więc jeszcze to wszystko przede mną, O to jeszcze przed ale to, jest bo boska. ja już uciekłem 7 razy czy 8 razy i wciąż się nudzi ta gra. O, super. Naprawdę. A powiem ci, na Switchu ona jest genialna, właśnie tak do łóżka przed snem. To jest genialny tytuł. A trzeci tytuł Sekiro. Uwielbiam wszystkie Dark O. Soulsowe, Souls-like gry. Uwielbiam się wkurzać nad grami. No bo to z tego jest znane, więc Sekiro jest ta gra, która już przeszedłem chyba 3 razy. Nawet nie wiem, czy ja splatynowałem, bo nigdy nie jestem achieverem, ale po prostu uwielbiam w to grać i powtarzać to na nowo, więc ten tytuł mi się chyba nigdy nie znudzi. A jak ja ci tego Jak zresztą zazdroszczę, wszystkie. bo ja po prostu tak nie mogę przez Souls-like'i przejść. Ja próbowałem grać Bloodborne'a i po prostu, no nie dałem rady. A chciałbym, bo to fajne gry są. Tak, to prawda. Znaczy, moja partnerka Agata uwielbia patrzeć, jak ja gram w Souls-like'i, ale też sama nie gra, bo to nie ma cierpliwości do tych gier. Ale Sekiro chyba jest najłatwiejszy z tych gier z From Software, co? Czy nie? Bo tak przynajmniej słyszałem. Chyba tak. Najtrudniejsze bym określił, Bloodborne jest, potem Dark Soulsy, no trójka, no to są raczej jednego poziomu, no i Sekiro to jest taki najprzyjemniejszy, najłatwiejszy. Chociaż no też nie jest taki, że pogłaska cię po główce i graj sobie dalej. Nie, jedyny sos, jaki przeszedłem, to był taki właśnie skończący po główce, to jest Jedi Fallen Order. Bo on jest jakby zrobiony a la Souls-like, coś w tym stylu, tak? Ale udało mi się przejść. Nie wiem, czy grałeś jeszcze coś takiego jak Dead Cells? Nie, ale bardzo bym chciał. Słyszałem, że świetne. Bardzo polecam. Ja akurat to odkryłem na komórce kiedyś przypadkiem i bardzo polecam. Wiem, że jest właśnie ta wersja pecetowa, switchowa i wszelakowa. Też bardzo mnie to wciągnęło. Też jest trochę souls-like'owa. No 2D, ale bardzo przyjemne. A, dobra, to już kolejna sama mi to poleca, to chyba muszę. To słuchaj, to są wszystkie pytania, jakie miałem do ciebie. Bardzo ci dziękuję za to, że nam opowiedziałeś o swojej grze, o powstaniu studia i o przede wszystkim o tym, jak robić gry logiczne, bo to dla mnie na przykład było ciekawe, nigdy tego nie robiłem, więc było fajnie o tym posłuchać. I Polecam, polecam. Bardzo, bardzo miłe doświadczenie. pozostaje nam tylko trzymać kciuki za Vulpesoft i za kolejne projekty. Dzięki wielkie, pozdrawiam bardzo mocno i pozdrawiam też tego kotka, który tam widzę z tyle, który domaga się powoli uwagi. Mam nadzieję, że nie było go jakoś mocno słychać, bo ziomek lubi Nie, sobie nie. biegać i hałasować, tak. Nie, też posiadam kota, też wiem, jaki to jest luksus. No, to Kamil, to dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas i dziękuję ci, że pomogłeś nam odblokować ten achievement. 20 odcinek Dibbler pyta, jubileuszowy. Dzięki wielkie i do następnego. Dzięki. Wielkie wirtualna piąteczka.